Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. Jesteśmy w mrocznej jaskini, a dziś zaprezentuję wam modyfikację, która dodaje do gry kolorowe światła. Już czuję się troszkę lepiej, wczoraj wysłałem wam film informacyjny, że jestem chory i nie było filmów, jednak dzisiaj już czuję się na tyle dobrze, żeby nagrać wam materiał, więc wszystko jest okej. No dobra, słuchajcie, pochodzimy dzisiaj sobie po tej jaskini, zobaczycie jak wyglądają kolorowe światła w grze i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę epicko, więc zapraszam do oglądania. No ale zanim wejdziemy do tej jaskini, słuchajcie, to zostawcie łapę w górę, ponieważ to bardzo motywuje. I dziękuję za każdą z osobna. Okej, dobra. W takim razie, słuchajcie, idziemy. Pach. Dobra, najpierw sobie wejdziemy tutaj, tam jest główna część jaskini, do której w sumie zaraz wejdziemy, ale na początku zobaczcie czerwony glowstone, który wygląda naprawdę obłędnie. To wygląda genialnie, chciałbym, żeby do gry zostały dodane takie kolorowe światła. Zobaczcie, zieleń, wyobraźcie sobie jakieś struktury generowane, nie wiem, w lasach. No i mamy takie zielone światła, które się generują gdzieś, no wow, pogrom. Okej, następnie mamy glowstone, który bardzo słabo świeci, jest to taka... Nie wiem, taka poświata różu może troszkę. I tutaj niebieski glowstone, który również wygląda genialnie. No słuchajcie, te światła naprawdę mogłyby zostać dodane do Minecrafta. Nie wiem dlaczego ktoś potrafi napisać modyfikację, a Mojang nie potrafi tego zrobić. No to jest rzeczywiście dość zabawna rzecz. Ale okej, idziemy do głównej jaskini i zobaczcie. Kurde, no to wygląda genialnie. Wyobraźcie sobie jakieś kopalnie, w których na przykład są kwiatki, które emitują niebieskie światło. No, to byłoby po prostu świetne. Okej, kolejny odcień. Coś taki diamentowy jakby. Jak widzicie, tu mamy diaksy. Tylko, że te diaksy rzeczywiście można nie odróżnić. Weźmy na przykład sobie irona. I zobaczmy, jak wygląda iron tutaj. Czy to da się odróżnić? No da się, no bez problemu. Widać, że to są diaksy. Okej, dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej w głąb naszej jaskini. Tam nic nie ma. Okej. Dobra, i kolejny odcień, zobaczcie, to jest odcień różowy, taki purpurowy bardziej, który również wygląda epicko. Nie wiem, gdzie on mógłby być stosowany, może gdzieś w kresie na przykład? Dlaczego nie? Zieleń, tylko że to jest inny odcień zieleni. Wszystkie kolory, które tutaj zobaczycie, są inne. Kolorów mamy tyle, ile odcieni barwnika w sumie, tak naprawdę, więc no. Tutaj emeraldy, no, dokładnie, emeraldy mogłyby emitować takie światło. Dlaczego nie? No kurde, Mojang. Dobra, lecimy dalej, żółty kolor. I mamy tutaj mlecze. Bo czemu nie? Okej, zobaczcie. Portal do kresu podświetlany fioletowym światłem. No czy to nie wygląda świetnie? No to wygląda świetnie. I rzeczywiście te kolory powinny zostać dodane. Okej, niebieski to jest taki błękit bardziej, który również fajnie się komponuje. W ogóle ta gra teraz jest taka kolorowa. To mi się naprawdę podoba. Ale dobra, koniec tego jarania się, bo mówię chyba to w kółko. Dobra, tutaj mamy purpur. Bardzo mocno to jest albo purpur, albo róż. Magenta, okej. Okay. Magenta glowstone. Tutaj mamy orange, pomarańcz, która w sumie... No wygląda jak pomarańcz, ale to wygląda jak światło pochodni zwykłe, nie? W sumie. Dobra, ale dla porównania, zobaczcie, tutaj mamy glowstone normalny. No on świeci na biało po prostu, a ten, że... Wow! Widzicie, co się zbagowało. Więc niestety te glowstone czasami się śmiesznie tutaj bagują. O, to jest pomarańcz. Ale dobra, lecimy dalej. Portal. Portal również emituje światło. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnego oświetlenia. Świeci sam portal. Tak samo lawa, którą za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Zobaczcie na to. Kurde. Pod ziemią, gdyby generowały się takie struktury, no to wyglądałoby naprawdę świetnie. No nie? Kurde, epicka, epicka. W ogóle te glowstone są schowane pod liśćmi, więc po prostu ich nie widać. Tutaj zobaczcie, mamy lód i niebieskie światło. Też taka mała prezentacja koloru, która wygląda również bardzo fajnie. I tutaj mamy kwiatek blue, o, orchidea akurat, która idealnie się komponuje w to światło. I wychodzimy sobie na taką przestrzeń i tutaj mamy wariacje kolorów. Zobaczcie, wszystkie kolory, no wszystkie może nie, bo zieleń jest tutaj, ale jak widzicie, woda troszeczkę absorbuje to, ten kolor, o. No i lawa świeci własnym kolorem, zobaczcie. Widzicie? Lawa teraz jest po prostu taka pomarańczowa, żółta, a nie biała. No i cóż, nadaje to pewnego klimatu, no nie? Zobaczcie, jak ta lawa daleko świeci. Kurde, wiadomo, że gdzieś tutaj jest lawa, no to wygląda naprawdę obłędnie. I żeby zainstalować taką modyfikację, niestety musicie posiadać Minecrafta 1.7.10, ponieważ na wcześniejsze wersje, na późniejsze wersje nie została ta modyfikacja wypuszczona. A szkoda.
A jak zapewne wiecie, na Minecrafta 1.7.10 jest najwięcej i najciekawszych chyba modyfikacji do gry, więc muszę przyznać, że ta modyfikacja naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. No i naprawdę chciałbym, żeby to było rzeczywiście w grze. Okej, dobrze. W takim razie teraz powędrujemy sobie na płaski świat i pokażę wam, jak craftować takie kolorowe glowstone'y. I jest to bardzo intuicyjne, więc myślę, że nawet już możecie się domyślić, co? Tak, będzie coś z barwnikami. Okej, lecimy na płaski świat. No dobra, witam was na płaskim świecie, w którym zaprezentuję wam właściwości glowstone'a, czerwonych lamp oraz jak się to wszystko craftuje. No dobrze, w takim razie na początek może porównanie wszystkich kolorów, zobaczcie glowstone'a. No i możemy tutaj jasno stwierdzić, że kolory zielone, błękitne i żółty świecą najmocniej, bo są po prostu najjaśniejsze. Na przykład kolor niebieski, zobaczcie, nie jest tutaj praktycznie widoczny. Ale fajne partikle. Ha, okej, dobra. Mamy również kolor szary, który praktycznie w ogóle nie świeci, zobaczcie, w ogóle szary kolor glowstone'a to w ogóle bez sensu według mnie, ale niech będzie, może gdzieś się przyda. No i oczywiście możemy skraftować, słuchajcie, lampy. Dokładnie tak, możemy skraftować kolorowe lampy i oczywiście je zasilić, więc naprawdę bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy manipulować naszym światłem, możemy włączyć i wyłączyć kolorowe światło, możemy zrobić imprezę wręcz. Okej, dobra, później pokażę wam, jak to się kraftuje, ale najpierw chciałbym wejść sobie jeszcze tutaj do tego pomieszczenia, ponieważ chciałbym wam zaprezentować pewną różnicę. Zobaczcie, o tak, piasek Ruxu. Zobaczcie, tutaj kolor niebieski świeci naprawdę... Może nie mocno, ale wyraziście. Widać, że tu jest rzeczywiście niebieska powłoka. No i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Rzeczywiście jest to widoczne, jednak w świetle nocy dla przykładu takie lampy są bardzo słabo widoczne. Zobaczcie, postawmy sobie gdzieś tutaj niebieski glowstone i praktycznie go nie widać. Więc jeśli macie te ciemniejsze kolory, pamiętajcie, aby kłaść je rzeczywiście gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach. Boże, ten kolor ma zielone oko. Widzicie to? Okej, dobra, jak widzicie, moby też się świecą. No i tak jak wcześniej wspomniałem, portal również świeci, tylko z tego co widzę bardzo słabo, ponieważ no jest to niestety na powierzchni. Tak jak mogliście widzieć w pierwszej części materiału, rzeczywiście świecił. Lawa również świeci, nie mam tutaj lawy akurat przy sobie, ale mogę wam zaprezentować, jest taka czerwona. Zobaczcie. I tak rzeczywiście powinno być. No. To wygląda nieźle. Tutaj chciałem zrobić jeszcze porównanie wszystkich świateł w jednym rzędzie, ale niestety to się nie udało, ponieważ te światła, jak widzicie, się zlewają praktycznie. Tutaj mamy jakąś małą poświatę różu, no ale tutaj jest całe białe, białe praktycznie, więc no nie miało to sensu. No i pokażę wam, jak kraftuje się takie rzeczy. Jest to bardzo intuicyjne, więc jeśli by to rzeczywiście zostało dodane do gry, myślę, że taki crafting właśnie by się tam w sumie również znalazł. Okej, na początku jak zrobić glowstone'a kolorowego? Oczywiście musicie mieć glowstone dust i jakiś barwnik. Na przykład weźmy żółty. Okej, teraz kładąc barwnik na samym środku, robimy coś takiego i otrzymujemy 4 żółte glowstone dusty, więc są po prostu one zabarwione. I teraz możemy sobie skraftować jednego glowstone'a. Ha, 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 ha. Ciach. Dobra, jak zatem skraftować lampę? Ano, nie jest to nic trudnego, ponieważ potrzebujemy do tego czerwonego proszku 4 sztuki i kolorowego glowstone'a, na przykład żółty. Tak, tak, tak. I zobaczcie, mamy 8 żółtych lamp. Więc tak naprawdę bardzo prosty i intuicyjny crafting. Bardzo podobny do tego, jak się craftuje rzeczywiście zwykłe lampy, tylko z innym kolorem glowstone'a. No i cóż, super sprawa wam powiem, naprawdę mi się to bardzo podoba i chciałbym, żeby to zostało dodane do gry. Wiem, że mówię to już 10 raz, ale to jest jedna z tych rzeczy, o której zawsze myślałem w Minecrafcie. No dobrze, słuchajcie, w takim razie w opisie macie krótki poradnik instalacji tej modyfikacji i musicie zainstalować pewną wersję Forge'a na 1.7.10 i nie może być to najnowsza wersja Forge'a, musi być to ta, która została podana w opisie, więc pamiętajcie o tym. Instalujecie Forge'a, wklejacie modyfikację pobraną wcześniej do folderu mods, no i odpalacie Minecrafta. I tak naprawdę to wszystko, bo w opcjach kreatywnych macie tutaj widoczne kolorowe wtedy światła. No i cóż, to byłoby, słuchajcie, na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. I dzisiaj pojawi się jeszcze Minecraft na krawędzi, więc bądźcie czujni. Minecraft na krawędzi pewnie pojawi się około godziny, nie wiem, 18, myślę, może 17. Nie jestem jeszcze w sumie pewien.
Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!